Witajcie, witam po powrocie. To już kilka dni od mojego powrotu do Stanów Zjednoczonych. Chciałem nagrać parę słów, powiedzieć moje wrażenia z pobytu w Polsce, jakie tutaj są dalsze plany. Muszę tu jeszcze sobie zapisać, bo mi ucieka oczywiście z pamięci, o czym to ja chciałem mówić. No będą filmy z Polski, będą filmy z naszych spotkań, ale to wszystko potrwa, bo naprawdę nie mam czasu. Nie wiem, jak ja to wszystko w ogóle robię, bo pracuję 4 dni, ale to są takie pełne dni. W te dni, które pracuję, to już na nic nie ma czasu, no a pozostałe 3 dni to też szybko przelecą. Taka niedziela, w zasadzie jedyny czas, jaki mam, to teraz, jak widzicie, dochodzi 5 rano. Teraz mam chwilę spokoju, bo też muszę iść spać po południu, bo w poniedziałek rano do pracy. Dzisiaj mówiłem, że może pójdę do pracy. Mamy w pracy tak zwany mandatory workday, ale no, dyspozytor nie kazał mi przychodzić, więc nie musiałem dzisiaj przyjść do pracy. Okazuje się, że mam wystarczającą ilość kierowców, żeby zaopatrzyć sklepy po huraganie, który przesunął się wzdłuż wybrzeża. Troszkę nam tam narozrabiał, ale niewiele. Byliśmy dzisiaj w Charleston, byliśmy nad samym oceanem, trochę połamanych gałęzi. Parę razy przednią szybą walnąłem w jakąś zwisającą gałązkę, nie grubą, ale generalnie rzecz biorąc to się bardzo się nam udało. No ale po kolei, co to ja chciałem powiedzieć? W Polsce. Rzeczy takie w Polsce, które były może najważniejsze, albo takie zostały mi najbardziej w pamięci. Wizyta w telewizji EWTN we Wrocławiu. Jest to oddział telewizji amerykańskiej, założonej przez matkę Angelikę. Niesamowite miejsce. Niedawno wyczytałem, że 80% Polaków uważa, że Kościół się za bardzo wtrąca do polityki. Jeżeli chcecie mieć telewizję katolicką, która się nie wtrąca do polityki, polecam EWTN. EWTN z założenia nie może się wtrącać do polityki. Żeby było jasne, ja wcale nie uważam, że Kościół nie powinien się zajmować sprawami politycznymi. Wręcz przeciwnie, ma obowiązek. Jeżeli polityka zahacza o kwestie moralności, to Kościół też powinien wyjaśniać stanowisko nauki Kościoła w tych kwestiach. Nie da się oddzielić polityki od moralności, od zagadnień Kościoła, bo politycy kształtują prawo, a to prawo ingeruje w nasze życie, więc dlatego jest to konieczne. Jednak czym innym jest wyjaśnienie moralnych zagadnień związanych z polityką, a czym innym jest aktywne promowanie jakichś partii politycznych. Więc to są jakby dwie różne rzeczy. Wydaje mi się, że katolik, który jest ukształtowany odpowiednio, katolik, który zna wiarę i rozumie, czego uczy Kościół i dlaczego Kościół uczy tego, czego uczy, sam już dokona wyboru właściwego, głosując na partię, która jest bliższa nauczaniu Kościoła, no bo też zgódźmy się, nie ma ani jednej partii, która byłaby tu ideałem. Zawsze w zasadzie głosujemy na tak zwane mniejsze zło w takiej sytuacji, ale też trzeba wiedzieć, jakie rzeczy nie podlegają dyskusji, jakie rzeczy są poza wszelką dyskusją, na przykład kwestia aborcji. No nie ma sytuacji, w której aborcja mogłaby być legalna, bo aborcja jest zawsze łamaniem przykazania nie zabijaj. To jest zawsze morderstwo niewinnego dziecka i nic z tego nie zmieni, no nic z tego nie zmieni. Żadne prawa kobiety, no kobieta nie ma prawa do mordowania własnego dziecka, niezależnie od okoliczności. No ale nie o tym miał być ten film, tylko o EWTN. Wydana już została biografia matki Angeliki po polsku. Polecam bardzo tą książkę, to jest niesamowita historia. Ja taki zrobiłem krótki skrót, niektóre fragmenty tej książki przetłumaczyłem już lata temu, jeszcze z angielskiej wersji tej książki. Podam poniżej link do tego streszczenia, więc jeżeli ktoś byłby ciekawy paru momentów z życia matki Angeliki, to sobie może pod spodem, pod tym naszym filmem, tutaj na dole będzie link. Można sobie przeczytać, ale serdecznie polecam tą książkę, żeby ją kupić najlepiej na stronie EWTN, bo to im też pomaga finansowo. EWTN.pl EWTN.pl To tyle o książce, którą bardzo serdecznie polecam. Tutaj jest legitymacja, jaką dostałem.
Tu jest matka Angelika. Pokażę wam matkę Angelikę, jak się uda. Nie wiem, czy się ostrość nastawi. To jest matka Angelika. To jest moja legitymacja, którą dostałem w telewizji WTN. Popatrzcie sobie na numer tej legitymacji. No takiej legitymacji z takim numerem już nie dostaniecie, bo... No bo tylko jedna ma numer 001. Jest to legitymacja wspólnoty wiernych widzów telewizji Wiekuistego Słowa. Chciałbym, żeby każdy z was taką legitymację dostał. A żeby dostać taką legitymację, trzeba wspomagać telewizję EWTN. I to wielka prośba do was. No, ja nie mam żadnych donate'ów na moim kanale. Jeżeli lubicie moje filmy, jeżeli chcecie mi się w jakiś sposób odwdzięczyć, wyślijcie parę groszy do EWTN. Wyślijcie je na miesięcznie. To znaczy na przykład, tam można wejść, też będzie link pod spodem, jak to zrobić. Po prostu wysyłajcie co miesiąc parę złotych. No, może dla jednego to może być 100 złotych, dla drugiego może to być 5 złotych. Nie ma znaczenia. Naprawdę, jeżeli ktoś, każdy z nas może wysłać 5 zł miesięcznie na EWTN. Dlaczego miesięcznie? Dlatego, że oni w ten sposób mogą budować swój budżet. To jest telewizja, która nie może brać żadnych państwowych pieniędzy. W przeciwieństwie do innych telewizji katolickich, innej, zwłaszcza jednej telewizji katolickiej w Polsce, która otrzymuje miliony złotych z budżetu, oni nie potrzebują milionów. Oni im tysiące wystarczą, ale te tysiące muszą w jakiś sposób zdobyć. Tam nie sprzedał reklam. Więc to jest telewizja, ta amerykańska telewizja Matki Angeliki bazowała na tym od początku. Matka Angelika kończyła każdy wykład słowami: pamiętajcie o nas między rachunkiem za prąd a rachunkiem za gaz. Więc między rachunkiem za prąd a rachunkiem za gaz pamiętajcie też o EWTN Polska. Razem zbudujemy tą telewizję. Jest fantastyczna telewizja, dużo apologetyki, dużo mądrej nauki o wyjaśniania. Więc to tyle o EWTN. Bardzo was proszę, zróbcie to dla mnie, zróbcie to dla Matki Angeliki, zróbcie to dla przyszłości Polski, bo wiecie, Matka Boża, w ogóle mistycy mówili, że fantastyczne rzeczy czekają Polskę, że Polska będzie krajem, który z tego zamieszania, które się zbliża, wyjdzie zwycięsko i wszystkie narody, wszystkie ludy będą się uczyły polskiego języka i będą chciały się przenieść do Polski, bo Polska będzie tym krajem, który najbliżej będzie się trzymał nauki Boga, pod warunkiem, że będzie, pod warunkiem, że nie utracimy wiary. Wszystkie te przepowiednie są warunkowe. I to się stanie, jeżeli się nawrócimy. I w tym nam może pomóc taka telewizja jak EWTN. Dlatego to bardzo ważne. Druga rzecz, drugi punkt, jaki tutaj mam. Te punkty mam przypadkowo, tak jak je pamiętałem, bo one nie są według ważności, ale według tego, jak mi się napisało. A drugi punkt, jaki mam, to Radiostrada. Uwaga, lokowanie produktu. Radiostrada, Radio Kraków. Byłem gościem Radiostrady. Ponownie pytacie, czy wrócę, czy będą regularnie audycje w Radiostradzie. No nie będą, bo nie mam czasu. Nie będą, bo nie bardzo wiem, jak to skoordynować z czasem. Ale była jedna audycja ze mną. Jest moje nagranie tej audycji i jest nagranie na kanale Radia Kraków. Więc też na końcu naszego vloga będzie link do tego nagrania, więc możecie sobie posłuchać, o czym tam opowiadałem w Radiostradzie. No w Radiostradzie oczywiście trochę inaczej rozmówiłem niż EWTN. Inne tematy były poruszane, ale myślę, że jedno i drugie jest ciekawe, więc zachęcam do tego, żeby obejrzeć. Czy są jakieś możliwości, że wrócę na stałe prowadzenia nocnych audycji w Radiostradzie? Pytacie często. No jest taka, aha, to piszczenie, co chwilę słychać takie pi, pi, pamiętaj, słyszycie? To u mnie, to alarm przeciwpożarowy piska, bo ma słabą baterię. To jest sygnał, że trzeba baterię wymienić, ale już tak piszczy od roku. Ja go przetrzymam, jeszcze z rok będzie piszczał pewnie. Kiedyś wymienimy tą baterię, no ale póki piszczy, to znaczy, że tutaj baterii jeszcze trochę prądu jest. Piąta rano, to jest jedyny czas, kiedy mogę nagrywać, więc zegar nam tutaj piękne kuranty będzie wygrywał. Aha, no dlaczego
Wiecie, prowadząc tę audycję w Radiu Kraków, ja tam zawsze byłem gościem. To ja nie byłem pracownikiem w żaden sposób, współpracownikiem oficjalnym. To było zawsze na zasadzie gościa. Gdyby Radio Kraków zdecydowało się mnie w jakiś sposób zatrudnić w cudzysłowie, to znaczy nie chodzi o pieniądze. To może być wolontariat, to może być staż. Niech sobie to nazwą jak chcą. Nie muszę dostać od nich ani grosza. Tylko żebym był oficjalnie częścią rodziny Radia Kraków, to ja mogę wrócić do Radiostrady. Nie ma problemu, ale wiecie, robienie tego ciągle na zasadzie gościa mi po prostu nie pasuje. Uważam, że to jest nie fair w stosunku do mnie. No, nie można być gościem regularnie, codziennie w każdej audycji, bo jak się jest regularnie, codziennie w każdej audycji czy raz w tygodniu, to się nie jest gościem, tylko się jest gospodarzem. A jak się jest gospodarzem, to w jakiś sposób Radio Kraków powinno to uznać. Na przykład przyjmując mnie na staż pracy, czy przyjmując mnie na wolontariat. Więc jeżeli komuś by za bardzo zależało, żebym wrócił do Radia Kraków, to myślę, że zawsze można do Radia Kraków napisać i zaproponować im coś takiego i jak oni mnie coś takiego zaproponują, to wtedy o tym pomyślimy. Inaczej no to będą audycje w Radiostradzie z okazji moich wizyt w Polsce, czyli następna pewnie za 2 lata. To tyle jeśli chodzi o Radiostradę. Punkt trzeci jaki mam to Ex Libris. Ex Libris, widzicie tutaj z tyłu mam bibliotekę. Ja mam pewnie około 1000 książek w domu. I Ex Libris to jest taki znak potwierdzający, kto jest właścicielem książki, kto jest właścicielem biblioteki. Dostałem w prezencie z okazji 40. rocznicy ślubu piękny Ex Libris. Zrobił mi przyjaciółka Grażyny i jej syn z żoną, a w zasadzie to jej syn z żoną głównie, zrobili mi piękny Ex Libris. Tutaj wam go pokażę. Ja go wam też pokażę jeszcze może zdjęcie, żeby się to nie ruszało w mojej ręce. Na tym Ex Librisie jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 symboli związanych z moim życiem. 8, 9 w zasadzie można by nawet powiedzieć. Jeżeli ktoś te symbole odkryje wszystkie, no to wygra konkurs. Napiszcie w komentarzach, jakie symbole znaleźliście i co one oznaczają. Główną nagrodą w konkursie będzie, nie wiem, uścisk dłoni prezesa. Może coś wymyślimy potem. Podczas mojej następnej wizyty w Polsce zwycięzca konkursu dostanie rejestrację z mojej rozbitej BMW M3. Także mamy ten punkt załatwiony, tylko będzie musiał o tym pamiętać, bo ja sobie zapomnę. No, ale jak ktoś wygra, kto będzie pierwszy, to dostanie rejestrację z rozbitej M3. To tyle. Ex Librisie, dziękuję bardzo za ten prezent. I mówiąc o prezentach, no dostałem wiele fajnych prezentów, ale ten wam jeszcze muszę pokazać. To jest rysunek ołówkiem zrobiony, kopia jakiegoś obrazu Leonardo da Vinci, którą zrobił Christoforos. No, facet jest niesamowity. Co by nie mówić, to facet jest niesamowity. Christoforos, dziękuję ci bardzo. Tutaj mamy dedykację. Przeczytam wam towarzyszce, obywatelce Grażynie i towarzyszowi dyrektorowi Hiobowi z serdecznymi życzeniami następnych 40 lat w szczęściu i miłości. Christoforos, 1 września 2019. Więc jeszcze raz Christoforos, dziękuję bardzo. Fantastycznie. Ramę musiałem zdjąć, żebym się w walizce zmienił. Bo w ogóle rysować, można rysować i rysować. Byłem też w Krakowie. Pamiętacie moją karykaturę, którą używam jako awatara? Bardzo fajną karykaturę mi kiedyś narysował jakiś taki ukraiński rysownik. Teraz zobaczyłem innego rysownika na ulicy, więc też chciałem sobie zrobić nową karykaturę. Zrobił mi jeden problem z tą karykaturą. Jest taki, że karykatura fajna, tylko niepodobna do mnie. No, nie całkiem ten facet mnie przypomina. No, to, że ma wąsy i kapelusz, to jeszcze nie znaczy, że jest uchwycone podobieństwo. No ale trudno. Mówiąc o kapeluszu, to sobie od razu zajmiemy się tematem kapeluszy. Nabyłem drogą kupna 4 kapelusze w Polsce, bo
Okazuje się, że prawdziwy amerykański kapelusz kosztuje ponad $100. A kapelusz w Polsce, też skórzany, solidny, porządny, można kupić za 100 zł. Na dodatek, ponieważ kupowałem 4, to jeszcze utargowałem z tych 400 zł, utargowałem 50. Więc za 350 zł, czyli no praktycznie po $20 sztuka, nabyłem 4 kapelusze, kupiłem 4 kapelusze. No są trochę inne niż te amerykańskie, bo są z dużo sztywniejszej skóry, takie dość solidne, ciężkie są, no ale mam teraz wybór kapeluszy. Firma się nazywa Sowiński. Sowiński, adres strony jest kapelusze-sowiński.pl. Jedno słowo, kapelusze-sowiński.pl. Kapelusze-sowiński.pl. Jakbyście zamawiali przez internet, to ja moje kapelusze, jeden mam extra large, drugi mam extra large, trzeci mam large i czwarty mam large. Ja nie mam dużej głowy, znaczy mam dużą głowę w przenośni, bo ego mnie czasem rozpycha, jak to niektórzy z was mi to wypominają, ale fizycznie moja głowa jest średniej wielkości, więc jak ktoś ma średniej wielkości głowę i kupi kapelusz medium, to może być za mały. Najlepiej przyjechać na miejsce i zmierzyć te kapelusze, ale to gdzieś jest w północnej Polsce, więc nie każdy ma blisko. No ale jakby ktoś chciał amerykański kapelusz, niedrogi, z prawdziwej skóry, to Sowiński, polecam firmę Sowiński. To tyle o kapeluszach, jaki mamy następny, w pracy. W pracy się nic nie zmieniło. Następne pół roku będzie tak, jak było do tej pory. Poniedziałek, wtorek, piątek, sobota pracuję i live'y będą tak, jak były do tej pory. Więc zapraszam na live'y. Filmy z wakacji. No, kiedy będą jakieś ciekawostki kolejne? Kiedy będzie jakiś normalny film? No, nie wiem kiedy, nie wiem, bo nie mam czasu. Myślę, że zacznę robić, zamiast robić długie 15-minutowe, półgodzinne filmy, to zacznę robić jakieś króciutkie fragmenciki. To znaczy, na przykład, jak mnie zatrzymała pani policjantka w Polsce, no to będzie film o pani policjantce. 5 minut i poszło w eter. I następny film, bo tak będzie łatwiej. Po prostu film 15-minutowy posklejać, to jest czasem, wiecie, 2 dni pracy od rana do wieczora. A taki krótki film, no to może się uda skleić szybko i one niekoniecznie będą po kolei. No co tam mi wpadnie w oko, to wyślę i zrobię. I myślę, że tak będzie lepiej, bo coś tam będzie się pojawiało na moim kanale w miarę regularnie, w miarę szybko. Następna rzecz, krzyżyk. Wiecie, że chodzę teraz z krzyżykiem od pana Emila. Pan Emil mi podarował parę innych krzyżyków, żeby je wam pokazać. Znaczy podarował mi je w prezencie, no ale ja wam je pokażę. Tutaj jest srebrny i niebieski. Jest jeszcze czarny, taki jak niebieski. Te krzyżyki są fantastyczne, fantastycznie wykonane. Bardzo ciekawy design. Bardzo ciekawy tekst na nich, fragment pieśni z zakonu templariuszy, albo psalmu, power and glory, loyal to one, gotowy na wszystko, synowie gromu. No, dużo fantastycznej symboliki na tych krzyżach. Polecam wszystkim, bo w dzisiejszych czasach, wiecie, no, nie wstydźmy się naszej wiary. No, bądźmy twardzielami, bądźmy rycerzami. Te moje krzyżyki są na rzemykach, ale oryginały przychodzą na łańcuszkach. To jest oryginalny łańcuszek. Jeżeli ktoś potrzebuje na przykład pasek do spodni, też na stronie pana Emila można kupić fantastyczny pasek do spodni. Solidna skóra, bardzo fajna sprzączka. Można go przyciąć do długości, odpinając tą sprzączkę można kawałek przyciąć. Ja musiałem taki kawałek uciąć. I się zapinam teraz na drugą dziurkę od tyłu, że tak powiem. Tak, nawet jak przytyję, to mi jeszcze starczy. Tu też jest napis Loyal to One, Iron Sights, Boanerges, czyli Synowie Gromu. No, porządny, fajny pasek. Portfel. Można tam kupić portfel heavy duty z ciężarówką. Solidny, porządny, skórzany portfel.
Więc jeżeli ktoś by chciał, no to może tam kupić portfel. I fantastyczne breloczki do kluczy też są, ale breloczki już rozdałem, więc wam nie mogę pokazać. Natomiast co mogę zrobić, no to mogę tu poniżej pod filmem zamieścić linki do strony na Allegro, gdzie te wszystkie rzeczy można kupić. Jak tam wspomnicie moją skromną osobę, to breloczek do krzyżyka dostaniecie ekstra. Więc zachęcam do tego. Być może te krzyżyki też będą do kupienia na stronie EWTN w przyszłości, no ale na razie są tylko na Allegro, więc polecam wam te krzyżyki. Kapitalna rzecz, bardzo fajna rzecz. Warto po prostu pokazać naszą wiarę, no nie wstydzić się, wiecie, muzułmanie się nie wstydzą swojej wiary. Chodzą ubrani, dziewczyny, kobiety w islamie chodzą ubrane tak, jak im religia nakazuje. Nie jest rzeczą niezwykłą zobaczenie muzułmanów modlących się na ulicach, przynajmniej w Ameryce. Parę razy widziałem na parkingu, jest godzina modlitw, rozkładają dywanik, klękają, zwracają się w stronę Mekki i się modlą na parkingu. Nie wstydźmy się tego krzyża, nie wstydźmy się chodzić z symbolami naszej wiary. Nie wstydźmy się odmówić modlitwy przed posiłkiem w restauracji, czy w domu czy też przeżegnania się przed kościołem. No naprawdę pokażmy, że ta wiara jest istotna w naszym życiu. To tyle krzyżyki, pasek. Co tutaj jeszcze mamy? Mały Fiat. Co z samochodem? No co z BMW? BMW sprzedane moje, oczywiście M3. Jaki samochód planuję kupić? Żadnego. Nie planuję kupić żadnego samochodu. Będę jeździł klasykami. Ale żeby jeździć klasykami, no to zdecydowałem się na kupno silnika do mojego Fiata. Będzie to silnik fiatowski, normalny, także zostanie ta sama skrzynia biegów, całe auto będzie oryginalne, tylko będzie wymieniony silnik na nowy. To jest rozwiercony silnik do 700 cm, zwiększony stopień sprężania, powiększone zawory, ma 50 koni mechanicznych, jest to silnik robiony przez Abartha. Ma miskę olejową Abartha, ma pokrywę zaworów abartowską i będę miał Fiat 126P Abarth 50 koni, wzrost mocy o 100%. Mam nadzieję, że nie pourywam pół osi, no bo ja nie chcę szaleć tym samochodem. Ja myślę, że będę tym samochodem jeździł spokojnie, ale mając 50 koni, to już będzie normalne auto do jazdy. To już nie będzie zawali droga, tylko będzie się zbierał jak każdy inny samochód. Zamiast tych 60 sekund do setki, to będzie miał powiedzmy 15 sekund do setki, czyli no już normalnie, to już będzie normalnie. To mały Fiat i już ostatni punkt programu. Jeszcze jedno spotkanie chciałem wam powiedzieć. No byłem u Montfy z lasu. Pozdrawiamy Montfę, Krzyśka i Ninkę i Jasia. Fantastyczna rodzina. Oni rzeczywiście w lesie mieszkają. Tam, żeby do Montfy dojechać, to trzeba polną drogą przez las jechać. I w tym lesie się spotkałem z Markiem Piotrowskim, fantastycznym apologetą. Też nagraliśmy spotkanie, wywiad, więc ten wywiad wam pokażę kiedyś prędzej czy później, ale teraz chciałem wspomnieć dlaczego. No dlatego, że książki, no Marek napisał trzy fantastyczne książki. Jedna nosi tytuł Kościół oskarżony, druga książka nosi tytuł Kościół na celowniku. Nie po kolei je pokazuję, jak je wydał, no bo pierwszą książkę Marka, jaka była chyba, to był Dlaczego ufam Kościołowi. Każdy z was powinien te książki mieć. Tu są książki, na które znajdziecie odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości, wszystkie zarzuty pod adresem Kościoła katolickiego. Historia Kościoła, jak Kościół się rozwijał w pierwszych wiekach. Chodzą w internecie pseudo zarzuty głównie, no bo niektóre zupełnie nie mają sensu, ale my czasami nie wiemy, jak na nie odpowiedzieć, bo nie mamy, widzicie, tu już mamy ex libris. Tak już wygląda ex libris książki, na które nie mamy odpowiedzi. I w tych książkach tą odpowiedź znajdziemy. Także naprawdę gorąco, serdecznie zapraszam, żebyście te książki kupili. No i też zobaczyli wywiad z Markiem, jaki przeprowadziłem, jak go wreszcie nagram. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć, więc zapraszam w poniedziałek do wspólnej podróży na moim kanale na YouTube.
codziennie mniej więcej tak, jak my to jeździmy, no popołudniami od 13 do 19 do 20, zależy gdzie mnie wyślą, zależy gdzie jadę, ale kilka godzin po południu, te 4-5 godzin wspólnych rozmów, wspólnej jazdy możemy mieć. Więc to by było na tyle. Tu będę pamiętał jeszcze, żeby zamieścić link do książek Marka, no i link do Allegro, gdzie można te krzyżyki kupić. Zachęcam Was serdecznie do wspomożenia EWTN, do kupna tych krzyżyków. Zachęcam Wam szczerze, z potrzeby serca. Ja nie mam z tego nic, to znaczy nie jestem agentem handlowym, nie lokuję produktu dla własnego zysku. Po prostu uważam, że tak trzeba, że to warto, że jest to coś, co warto zrobić. No i przy okazji, jeszcze mówiąc o wspomaganiu, też nie zapomnijcie, żeby parę groszy wysłać do Caritasu na wspomożenie ofiar huraganu na Bahamach. Tam się straszne rzeczy stały. Tam praktycznie, wiecie, te miasta na Bahamach wyglądają jak Warszawa po II wojnie światowej. Totalne zniszczenie. No, tam setki tysięcy ludzi straciły wszystko, co miały. I tym ludziom jest potrzebna pomoc. I jeżeli my im nie pomożemy, to kto im pomoże? No, chociaż parę groszy, bo jak to uczyła święta Tereska, nie o to chodzi, żeby robić wielkie rzeczy. Chodzi o to, żeby robić małe rzeczy z wielką miłością. Jeżeli każdy z nas pomoże trochę, to wystarczy. My nie musimy poświęcać się, wiecie, sprzedawać dzieci, żeby pomóc innym ludziom. Niech każdy da parę groszy. No, tak jak mówiłem, miesięcznie. Dobrze jest na przykład też do Caritasu wysyłać miesięcznie parę groszy. Nawet tego nie zauważymy, jak 10 czy 20 zł do Caritasu co miesiąc będzie szło. My tego nie zauważymy, ale to się kumuluje i ktoś będzie miał. A pamiętajcie, jak wygląda sąd ostateczny. W 25 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza Pan Jezus powiedział: byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. My musimy w każdym człowieku zobaczyć Pana Jezusa, bo co zrobimy dla drugiego człowieka, to zrobimy dla samego Pana Jezusa. Dlatego to jest ważne. No, nie uczynki nas zbawiają, bo zbawienie jest darem od Pana Boga, ale żeby ten dar przyjąć, to musimy uwierzyć i pokochać. A wiara i miłość dają owoce. Po owocach poznajemy, czy nasza wiara jest prawdziwa i czy nasza miłość jest prawdziwa. Jeżeli tych owoców nie ma, to tak naprawdę się oszukujemy, więc myślę, że każdy z nas może pomóc choć troszkę. Zrobić to z wielką miłością. A jak ktoś może pomóc troszkę więcej, to niech pomoże troszkę więcej, bo jak to Scott Hahn mówił, 90% pieniędzy z Bożym błogosławieństwem to jest więcej niż 100% pieniędzy bez Bożego błogosławieństwa. Więc nie bójmy się tej dziesięciny ofiarować Panu Bogu. Niech to będzie dziesięcina symboliczna. No, ja nie mówię, żeby dawać 10%, aczkolwiek dlaczego nie? Niech to będzie 1%, ale niech to będzie dane z wielką miłością, niech to będzie robione regularnie. To w ten sposób odmienimy świat. W ten sposób naprawdę świat może się zmienić. Rozgadałem się, no ale już naprawdę kończę. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie i no, komentarze wszystkie czytam, jak wiecie, więc jak macie jeszcze jakieś pytania, to odpowiem. A najlepiej nam się rozmawia na żywo, jak jeżdżę ciężarówką, więc zapraszam poniedziałki, wtorki, piątki i soboty do naszej ciężarówki na wspólne rozmowy. Dziękuję, trzymajcie się z Panem Bogiem. I tu na końcu filmu, jak widzicie, już chyba będzie też komentarz do czytań, do dzisiejszych czytań w kościele. Mój komentarz do dzisiejszych czytań w kościele też zachęcam do posłuchania. Z Panem Bogiem, do zobaczenia.